Jesteśmy w Zalesiu Wielkim, to jest miejscowość w gminie Kobylin, powiat krotoszyński, Wielkopolska. Prowadzę gospodarstwo rolne, gospodarstwo prowadzę od 1998 roku. Wtedy zostało ono przekazane mi przez rodziców. To takie gospodarstwo wielopokoleniowe. Rozwijam to gospodarstwo. Na dzisiaj 60 hektarów gruntów razem z dzierżawami. Hodowla krów mlecznych, produkcja mleka, 70 krów do doju. Ogólnie całe stado zwierząt liczy 150 sztuk. Produkcja mleka na wysokim poziomie, ponad 13 tysięcy litrów od krowy rocznie. Bardzo wysoka zdrowotność, sprzedajemy cielaki, sprzedajemy jałówki, bo nic się nie marnuje. Także to też jakieś dodatkowe są dochody. I co, no dzisiaj nagrywamy ten filmik z racji nabycia nowego ciągnika, który niedawno zjechał do gospodarstwa, bo w kwietniu tego roku, czyli w 2024, jest to Deutschwar 6190 RC Shift z robotyzowaną skrzynią biegów. No, przepracował do tej pory niewiele, bo tylko pewnie ze 100 godzin, głównie zasiał kukurydzę. I dzisiaj spróbujemy go przy beczce asenizacyjnej z gnojowicą. Park maszynowy tutaj w gospodarstwie liczy, ja już sam teraz się muszę zastanowić, 4 sztuki Deutschwarów. Pierwszy to był Deutschwar 130 Agrotron. Przyjechał w roku 2005. Później w 2008 roku to jest Agrofarm 100. To jest ciągnik z ładowaczem czołowym, z turem. Taki mniejszy do takich prac właśnie lżejszych, typu opryskiwacz, rozsiewacz. Prace z ładowaczem. Następnie w 2013, o ile się nie mylę, przyjechał ciągnik Agrotron 210 TTV. To taki flagowy i tak chyba nawet do tej pory zostanie, mimo tego zakupu, bo jest najmocniejszy. Był plan zakupu ciągnika używanego. I to tak rozważałem od początku tego roku, bo te ciągniki, jak ja sobie sprawdzałem jesienią, to miały astronomiczne ceny. Używane były dużo, dużo tańsze, ale nie znalazłem używanego żadnego dobrego ciągnika. Nowe ciągniki zjechały cenowo z racji chyba dwóch rzeczy, że euro staniało. Z tego co ja wiem, to jak ja sobie sprawdzałem, to przez pół roku one zjechały bardzo dużo. Nie chcę tu mówić procentowo i tak dalej, bo to nie o to chodzi. Druga rzecz, z racji zmniejszonego popytu, dealerzy, producenci musieli zmniejszyć ceny. Okazało się to na tyle korzystne, że zamiast używanego ciągnika kupiłem nowy i na pewno jest to lepszy wybór. A następna rzecz jest taka, że jednak nowy ciągnik jest pewniejszy. No, te ciągniki, które były do tej pory, to już wszystkie zbliżają się do 10 tysięcy motogodzin przebiegu. One są sprawne, wszystko jest sprawne, wszystko chodzi, serwisowane na bieżąco, ale to wiemy z doświadczenia, 10 tysięcy godzin to już różnie może być, może się zdarzyć awaria. I wtedy jest problem, bo jak każdy ciągnik jest do czegoś przypięty, to nie ma go czym zastąpić. A teraz będzie tak, że jest jeden taki jakby na zapasie. No i ciągnik nowy, to wiadomo, że ileś lat będzie chodził bez jakichś tam wpadek. Chciałbym trochę opowiedzieć o tym nowym ciągniku, o tym Agrotronie 6190 ze skrzynią RC Shift. To jest skrzynia zrobotyzowana, która automatycznie przełącza grupy i biegi. Można to robić manualnie, można korzystać z automatu, który sam dostosowuje to. Wybór tej skrzyni był po trosze przypadkowy, bo taki ciągnik już był. Był potrzebny szybko, także nie było czasu na zamawianie. Tak ten ciągnik trafił, ale też moje takie było postanowienie, że jak się trafi taki, no taki przyjdzie. Co mogę powiedzieć? Z mojego doświadczenia mam w gospodarstwie ciągniki ze zwykłą skrzynią manualną. TTV-ka, czyli skrzynia bezstopniowa, którą uważam za bardzo dobrą. No i teraz przyszedł czas na to, żeby zapoznać się ze skrzynią RC Shift, poznać wady i zalety i spróbować tego na własnej skórze, przekonać się, co jest lepsze, bo to jednak wiadomo, że to, co na własnej skórze, to jest najlepiej się przekonać na własnej skórze.
Ciągnik kupiony w agromarkecie, tak jak pozostałe, agromarket Jaryszki. W ciągniku do tej pory był zrobiony tylko pierwszy przegląd. On jest zrobiony na 50 godzin, 50 czy tam 50 plus. Na tym przeglądzie był wymieniony olej w silniku, filtry dotyczące silnika, filtry dotyczące skrzyni i filtry dotyczące hydrauliki. To jest taki pierwszy po docieraniu przegląd. Agromarket Jaryszki go robił. No, odnośnie do tej skrzyni, że tak powiem, wrócę, no to która jest lepsza, to mogę powiedzieć za jakiś czas. No pewnie to nawet nie będzie jakby miesiąc, dwa, tylko myślę sobie, że co, trzeba policzyć spalanie przy jednym, przy drugim, wydajność tych ciągników i wtedy można coś powiedzieć, bo tak jakby z broszury producenta to dla mnie to nie dociera. Także wtedy dopiero ja mogę z czystym sumieniem polecić, że ta skrzynia jest lepsza, a ta gorsza.